Ostatni akord. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Wysiadłem z samochodu i zamknąłem drzwi. Lubiłem słuchać tego miękkiego dźwięku, kiedy idealnie spasowane części, wygłuszone odpowiednio, stykały się ze sobą z cichym tch. W samochodach właśnie to mnie interesowało. Dbałość o szczegóły i estetyka. Porsche było zbyt wulgarne. Jak podstarzała wypindrzona prostytutka, dobre dla celebrytów z pustym łbem. Tak samo Lamborghini i Ferrari. To było dobre dla dzbanów. Gdy widziałem, jak te landary jeździły po Warszawie, to wzbudzało to u mnie uśmieszek politowania. Może po Los Angeles i Hollywood, ale nie w Warszawie. Wybrałem Audi R8. Dobre połączenie estetyki, mocy i możliwej kustomizacji. Zresztą ja nie byłem wielbicielem samochodów. Tak naprawdę autem dojeżdżałem jedynie do pracy. Wyjeżdżałem rano i wracałem wieczorem. Więc rzadko trafiałem na korki. Dziennie pokonywałem nie więcej niż 15 kilometrów. W weekendy też rzadko gdzieś wyjeżdżałem. Ale dobre auto musiałem mieć. To był symbol statusu. Będąc ekonomistą i finansistą, wiedziałem, że powinienem wziąć je w leasing. Ale cóż, teoria i praktyka to dwie różne rzeczy. Ja po prostu lubiłem posiadać. Poszedłem parkingiem podziemnym wprost do windy. Drogie pantofle stukały o betonową posadzkę, rodząc eleganckie echo. Spojrzałem na zegarek. Była 20:39. Późna godzina, ale za sukces trzeba płacić. Pracowałem najczęściej od świtu do wieczora. Ale moja praca w dużej części obejmowała spotkania w drogich restauracjach, a nie ślęczenie przy komputerze. Więc to nie była tak naprawdę praca. To było trochę jak taniec, jak sport. A wokół mnie kręciły się miliony. To dawało złudzenie, że robiłem coś ważnego. Zanim wsiadłem do windy, jeszcze raz spojrzałem na moje lśniące auto i uśmiechnąłem się. Lubiłem moje życie, tak mi się wtedy przynajmniej wydawało. Ale nie zawsze tak było. Pochodzę z mało zamożnej rodziny, z małej mieściny, w której największym sukcesem było mieć sklep spożywczy. Zawsze chciałem osiągnąć coś więcej, być kimś ważnym. I to osiągnąłem. Kosztowało mnie to dużo wysiłku i niewątpliwie zdrowie. Ale ukończyłem dobre studia, a potem piąłem się po szczeblach kariery w firmie doradczej. Miałem to, o czym moi rodzice nie mogli marzyć. Jadłem w drogich restauracjach, otaczałem się pięknymi przedmiotami, spotykałem z eleganckimi kobietami, obcowałem ze sztuką. American Dream, ale w Polsce i w polskiej skali. Winda wywiozła mnie na 42 piętro. Jechała niemal bezszelestnie, żadnego drżenia i wibracji, chociaż pędziła szybko. Usłyszałem delikatny dzwonek i przyjemny dla ucha kobiecy głos ogłosił, że jestem na 42 piętrze. Drzwi rozsunęły się i wyszedłem na korytarz wyłożony puszystym, eleganckim, czerwonym dywanem. Ruszyłem do mojego apartamentu. Nie musiałem mieć kluczy. Uniosłem jedynie twarz do kamery i drzwi rozsunęły się z cichym sykiem. Kiedy przekroczyłem próg, poczułem delikatny zapach konwali i drzewa sandałowego. Tak właśnie pachniał mój dom. Przyjemnie, prawda? I mój dom wiedział, co robić, gdy przychodziłem. Był inteligentny. Zapalił światła, tak by wydobyć to, co najlepsze z dzieł sztuki, którymi się otaczałem, i puścił nokturn Chopina numer 20 na skrzypce i fortepian. Zatrzymałem się, gdy usłyszałem pierwsze dźwięki tej wspaniałej melodii. Były dni, kiedy mogłem jej słuchać w pętli dziesiątki razy. Oczywiście czasami nie chciałem słuchać tego utworu w ogóle, ale to zdarzało się rzadko. Czułem, że w tym nokturnie Chopin opowiadał historię. Muzyka w mojej głowie zamieniała się w słowa i obrazy. Śniłem sen na jawie.
Musicie wiedzieć, o czym mówię, bo każdemu musiało się to przydarzyć chociaż raz w życiu. Wiem, że ta melodia może wydawać się smutna, ale nie dla mnie. Wprawiała mnie w dobry nastrój, spokojny nastrój, który pozwalał mi chłonąć aurę pięknych przedmiotów, które wokół siebie zgromadziłem. Byłem kolekcjonerem antyków. Po części dlatego mój apartament nie miał ścian, tylko do łazienki prowadziły drzwi. Dzięki temu mogłem spojrzeć w każde miejsce i przy różnym oświetleniu, którym sterowała moja osobista, cyfrowa asystentka o imieniu Marta. Każdego dnia, za pomocą światła i zapachu, ubierała dom w inne szaty i rozpoznawała po reakcjach mojego organizmu, co mi się podobało, a co nie. Rzadko pozwalałem jej się odzywać. Uważałem to za bezguście, żeby kłuć uszy sztucznym głosem oprogramowania, które udawało człowieka. Lubiłem o niej myśleć jako o jakimś służącym mi duchu, a nie elementem smart domu. Podszedłem do okna i wyjrzałem na skąpane w różnokolorowych światłach miasto. W dole jeździły samochody, błyszczały neony, kręcili się ludzie, a ja stałem nad nimi poluźniając krawat i rozpinając mankiety koszuli. Z ulgą powiesiłem ubranie w szafie, założyłem kapcie i przebrałem się w szlafrok. Udałem się do kuchni, w której czekała już na mnie świeżo zaparzona kawa. Odwołaj kolację, Marta, powiedziałem. Ona natychmiast przysłała informację do restauracji na dole. Właśnie wróciłem ze spotkania biznesowego i nie byłem głodny. Nie chciałem, żeby mi ktoś przeszkadzał. Wziąłem filiżankę kawy i wróciłem do okna. Popijałem napój, słuchałem delikatnego szumu wiatru i ostatniego fragmentu mojego ulubionego nokturna Chopina. Marta puszczała go w pętli w różnym wykonaniu. Wiedziała, co lubię. Jeszcze preludium G-dur Rachmaninowa w wykonaniu Berezowskiego. Powiedziałem w powietrze i po chwili rozległy się żywe akordy kolejnego arcydzieła. Tamtego dnia miałem ochotę na wykonanie Berezowskiego, który grał ten utwór ze swadą i fantazją. Żył nim, gdy go wykonywał. To było czuć. Dzięki zestawowi 18 doskonale dobranych głośników, które rozmieścił specjalista od akustyki, mogłem słuchać muzyki przewyższającej jakością każdą salę koncertową na świecie. Gdy przymknąłem oczy, słyszałem nawet oddech pianisty i chrupot palców, gdy rozciągał je nad instrumentem. Skończyły się czasy, kiedy wieczorem słyszałem jedynie krzyki pijaków mieszkających w bloku, w którym się wychowałem. Nie było nocy bez awantury. Jak nie w naszym pionie, to w pionie obok. Czasami tłukły się talerze, ale z reguły słychać było ryk mężczyzn i płacz kobiet. Czasy, w których dorastałem, były takie, że nikogo to nie dziwiło. Wtedy uważałem to za normalność. Nie musiałem też czekać po południu z bijącym sercem, czy mój własny ojciec wróci pijany z pracy i czy nie zacznie bić matki. Najbardziej lubiłem, jak wracał tak upojony alkoholem, że zasypiał w przedpokoju, nie rozwiązawszy nawet butów. Mogłem o tym zapomnieć i było mi z tym dobrze. W pracy siedziałem przy komputerze, prowadziłem prezentację w eleganckim garniturze, popatrując na zegarek za kilka tysięcy złotych. Rozmawiałem o łańcuchach dostaw, restrukturyzacji finansowej. Walczyłem o setki milionów złotych dla klientów. W firmie konkurencja była mordercza. Ludzie odpadali, tracili zdrowie, przejmowali się. Ale nie ja. Ja się nie wypalałem. Na coś się przydały przepłakane noce, kiedy ojciec bił matkę pod byle pozorem. Obrosłem twardą skórą. Nie czułem wstydu, kiedy jako nastolatek prowadziłem go pijanego z baru, a on odpychał mnie i kazał spierdalać. I teraz też nie czułem wstydu, by podkładać świnie i czyścić sobie wszystkimi sposobami drogę na górę. Nie potrzebowałem więcej, ale lubiłem moje życie i korzystałem ile mogłem. I nie myślcie, że na wszystko, co mnie otaczało, zarobiłem. Oczywiście, że nie. Byłem zbyt małą rybką, żeby to wszystko mieć. Ja tylko korzystałem. Pławiłem się w tym dzięki kredytom i pożyczkom. Ale miałem to wszystko gdzieś. Mogłem zawsze ogłosić upadłość konsumencką i będzie druga szansa, prawda? Usiadłem na skórzanej kanapie z XIX wieku i westchnąłem.
Akurat muzyka uspokoiła się, aby za chwilę znowu przyspieszyć i zakończyć wszystko delikatnie i ze smakiem. Zawsze mnie zaskakiwał koniec tego utworu. Z reguły ludzie nie wiedzieli, jak skończyć. Zakończenie jest zawsze najtrudniejsze. Od dawna mnie prześladowała ta myśl, że elegancko skończyć potrafią jedynie geniusze. Siedziałem przez chwilę w milczeniu, kiedy zaczął bić zegar. To był jeden z moich trzech ostatnich zakupów. Wybił 9. Eleganckie dźwięki przypomniały mi o kąpieli. Ostatnio kąpiel stała się dla mnie rozkoszą dzięki wannie, którą sobie sprawiłem. Była wolnostojąca, antyczna i musiałem dla niej niemal całkowicie przykonstruować łazienkę. Nalej wody do wanny, rozkazałem Marcie. Dodaj 5 kropli olejku z trawy cytrynowej i 3 krople sosnowego. Gdy usłyszałem lejącą się wodę, udałem się do sekretarzyka. To był ciężki mebel, pełen szufladek, skrytek i schowków. Zakupiłem go razem z wanną i zegarem. Podobno wszystkie 3 przedmioty pochodziły z tego samego pałacu i przez wiele lat sprzedawano je zazwyczaj razem, jakby były związane jakąś magiczną liną. Tak przynajmniej mówił antykwariusz, pan Henryk, u którego kupiłem większość moich antyków. Najdziwniejsze było jednak to, że wcale nie proponowałbym kupił wszystkie 3 przedmioty. Nawet ich obok siebie nie wystawił. To była naprawdę ciekawa historia. Tamtego dnia po prostu wszedłem do antykwariatu z nudów, nie mając jak zwykle żadnej konkretnej potrzeby. Miałem tylko pieniądze. Najpierw zobaczyłem wannę i ona zrobiła na mnie największe wrażenie. Była wysoka, miała elegancką linię oraz niegdyś pewnie białe, ale teraz kremowe wnętrze. Stała na 4 lwich łapach, a na bokach widniała płaskorzeźba przedstawiająca półnagie, baraszkujące w wodzie nimfy. Musiałem ją mieć. Wydaje mi się jednak, że to nie kształt tego przedmiotu mnie przyciągnął, ale jego zapach. Wiem, że to może wydać się dziwne, bo jaki zapach może mieć przedmiot stojący w antykwariacie? I pewnie nie uwierzycie, ale mi ta wanna pachniała obezwładniająco piękną kobietą. Nie potrafię tego wytłumaczyć i kiedy mówię o pięknej kobiecie, nie chodzi mi jedynie o wygląd, a wręcz przeciwnie. Może to było złe słowo. Piękna. Powinienem powiedzieć, że wanna pachniała kobietą doskonałą. Kobietą, która była dziełem sztuki. Antykwariusz obserwował mnie z zainteresowaniem, kiedy podziwiałem wannę. Może malował się wtedy na mojej twarzy jakiś szczególny grymas. Później przyznał mi się, że chciał po prostu wiedzieć, czy znowu wszystkie 3 przedmioty trafią do jednego właściciela. Szedł za mną w odstępie 15 kroków, gotów odpowiedzieć na każde pytanie. Zostawiłem u niego naprawdę dużo pieniędzy i raczej się nie targowałem. Brzydziłem się tym. Wystarczyło mi targowania się w pracy. Stałem nad wanną. I wtedy zaczął bić zegar. Była godzina 17. Jego dźwięk urzekł mnie do tego stopnia, że odszedłem od wanny i udałem się do sali obok, w której wisiał na ścianie, poruszając powoli wahadłem. To dziwne, ale ten ruch znowu przywiódł mi na myśl kobietę w jasnym ubraniu kapeluszu, która siedziała w altanie i chłodziła twarz wachlarzem w takim rytmie, jak to wahadło. Kiedy zegar zakończył wybijać godzinę, udałem się w stronę antykwariusza i mój wzrok padł na sekretarzyk. Uwierzcie mi, tam były setki pięknych przedmiotów, krzeseł, zegarów, stołów, foteli, porcelany, dywanów, gobelinów, szaf i rozmaitych drobiazgów, ale tamten mebel przyciągnął po prostu mój wzrok. Ale nie, okłamuję was, bo może się trochę wstydzę. Zawsze miałem bujną wyobraźnię. Tam też zobaczyłem kobietę. Tę samą. Ale tym razem nie była spokojna. Siedziała przy sekretarzyku i pisała coś na kartce papieru, co chwilę maczając pióro w kałamarzu. Była ubrana w koszulę nocną. Jej plecy drżały lekko, jakby płakała. To piękny mebel, powiedział antykwariusz, uśmiechając się. Dotknął swojego siwego wąsa.
Zawsze tak robił, gdy czuł, że ubije świetny interes. Jej ubił. Kupiłem zegar, wannę i sekretarzyk. Tak jak podobno wielu przede mną. I pewnie zrobi to wielu po mnie. Tak właśnie wszedłem w posiadanie tych wspaniałych przedmiotów. Wstałem z kanapy i poszedłem po wino. Nalałem lampkę argentyńskiego Malbeka. Tanie wino, stuba za butelkę, ale mi smakowało. Akurat nie gustowałem w winach. Dla mnie tam nie było żadnej elegancji. Wino to po prostu sfermentowany sok, a bogaci ludzie chcą po prostu znaleźć pretekst, żeby się uwalić. Oczywiście, nigdy z tą plebejską opinią z nikim się nie podzieliłem i pierdoliłem farmazony o nutach czereśni, wyczuwaniu południowych stoków i zostawaniu na języku. Ale winiarzy można było jeszcze zrozumieć. Ci, co czuli jakiś posmak w whisky albo wódce, bo tak, tak, nawet taki się narobiło, to już wyśmiewałem wprost. Według mnie to było tylko bajdurzenie alkoholików i to takich, co woleli uwalić się jeszcze szybciej. Ale może byłem po prostu uprzedzony do alkoholu i pijaków. Drzwi do łazienki odemknęły się. Właśnie tak Marta dawała mi znać, że kąpiel jest gotowa. Wszedłem do środka, odwiesiłem szlafrok na wieszaku i odstawiłem kieliszek na porcelanowy stojak. Zanurzyłem się z przyjemnością w wodzie. W powietrzu unosił się ożywczy zapach trawy cytrynowej, a ja zacząłem czuć w głowie wino. Od miesiąca chciałem znowu zobaczyć tę kobietę, co w antykwariacie, ale nie mogłem. Od kiedy sprowadziłem wszystkie przedmioty do mojego mieszkania, byłem przekonany, że były magiczne, że był w nich uwięziony jakiś duch. Ale mijały kolejne dni i nie działo się nic. Straciłem już nadzieję. Umyłem ciało, twarz, a potem zęby i opuściłem łazienkę. Udałem się wprost do łóżka. Otworzyłem szafkę nocną i ze złością stwierdziłem, że słoik z moimi tabletkami nasennymi był pusty. Nie ma tabletek! Warknąłem do Marty. Moja elektroniczna asystentka milczała. Czekała na pozwolenie, żeby się odezwać. Dlaczego nie ma tabletek? Odpowiedz! Zostały zamówione, ale transport spóźnia się o 5 dni i 12 godzin w stosunku do deklarowanej daty. Zacisnąłem zęby i przez chwilę czułem zdenerwowanie, ale potem się uspokoiłem. Pomyślałem, że to dobrze. I tak ostatnimi czasy źle spałem. To znaczy, zasypiałem kilkanaście minut po zażyciu tabletki i budziłem się za pomocą odpowiedniej lampy oraz sygnałów dźwiękowych, ale sen nie regenerował mnie w pełni, jak kiedyś. Druga sprawa, że zawsze kończyłem po drugiej stronie łóżka i bardzo się pociłem. Od kilku tygodni niemal codziennie kazałem zmieniać prześcieradła i pościel, bo były wilgotne, a w niektórych miejscach nawet mokre. Tyle, że zapach potu był bardzo słaby. Bardziej wyczuwałem jakiś olejek zapachowy, ale nigdy nie zwracałem sobie tym głowy. Może była właśnie pora, by zmienić tabletki nasenne albo odstawić je całkowicie. To prawda, że moja praca spowodowała u mnie zaburzenia snu i używałem leków na sen od lat. Bez nich nie mogłem zasnąć, a jak już zasnąłem, to spałem niespokojnie i śniłem koszmary. To był po prostu stres. Wiedziałem, że nie będę mógł wiecznie żyć tak, jak żyję i że dogonią mnie w końcu długi i trupy, które pochowałem w szafach w pracy. W dzień potrafiłem o tym zapomnieć, ale w nocy wszystko wypełzało na wierzch. Położyłem się na łóżku i przykryłem kołdrą. Marta puściła spokojny koncert fortepianowy i monitorowała mój oddech, jego głębokość i regularność. Wiedziała, kiedy wyłączyć muzykę i jak ukoić mnie do snu. O dziwo, zasnąłem szybko i bez wysiłku, chociaż była stosunkowo wczesna pora. We śnie zobaczyłem kobietę. Tę samą, która siedziała przy sekretarzyku w antykwariacie. Poczułem również jej zapach. To była nieokreślona woń, trochę słodka, ale jednocześnie cierpka, bez wątpienia ożywcza. Kobieta wzięła mnie za rękę
i oglądając się co chwilę za siebie, zbiegliśmy z wysokich marmurowych schodów. W pałacu za naszymi plecami grała muzyka, a my skryliśmy się w ogrodzie oświetlonym pochodniami. Spacerowaliśmy tam długo i rozmawialiśmy cicho. Nie pamiętam o czym, ale były to słodko-gorzkie rozmowy. Płakała, a potem się śmiała. Dotykała mojej twarzy. Była ubrana w suknię wieczorową, a ja we frak. Miałem wrażenie, że ukrywamy się przed oczami innych i że ktoś nas szuka. We śnie czułem, że ją kocham i widziałem w jej oczach, że ona kocha mnie. Byłem kimś innym, ale nie przeszkadzało mi to. Ważne, że byłem z nią. Obudziłem się, bo rozdzwonił się zegar. Wisiał na ścianie naprzeciwko łóżka, tuż obok gobelinu przedstawiającego polowanie. Marta wyczuła, że się obudziłem, rozpoznała kierunek, w który spojrzałem i natychmiast oświetliła zegar, bym mógł dostrzec godzinę. Była 2:17 i zegar zabił 2 razy. Tak mi się wydawało, chyba że pierwsze uderzenie mnie nie wybudziło. Spałem na swojej połowie łóżka i nie byłem spocony. Czułem spokój. W nozdrzach błądził zapach tamtej kobiety, mojej ukochanej. Nabrałem głęboko powietrza i przytrzymałem je na chwilę w płucach. Wysunąłem nogi spod kołdry i wtedy usłyszałem hałas. Cichy, kobiecy płacz. Odwróciłem się w stronę, z której dochodził. Przy sekretarzyku siedziała kobieta. Miała długie włosy o kolorze wschodzącego słońca, zaplecione w gruby, dobierany warkocz. Była w tej samej, bladoróżowej koszuli nocnej, co w antykwariacie, z koronkami na rękawach. Poza tym koszula była gładka, lśniąca i bardzo cienka. Przez materiał, nawet z odległości kilku metrów, widziałem rysujące się żebra kobiety i kręgi szyjne, gdy garbiła się nad blatem sekretarzyka. Wstałem powoli z łóżka. Nie byłem pewien, czy nadal śnię, czy mam halucynacje po odstawieniu tabletek nasennych, które miały na pewno substancje psychoaktywne, czy też po prostu widzę ducha. Nie obchodziło mnie jednak, czy to były przywidzenia, czy prawda. Postąpiłem krok do przodu i poczułem na stopie szorstkość tureckiego dywanu z XVII wieku. Był kwiecisty, utrzymany w czerwono-różowej kolorystyce. Gdy długo się w niego wpatrywałem, potrafiło mi się zakręcić w głowie. Postąpiłem kolejne kilka kroków. Od kobiety dzieliły mnie już tylko 3 metry. Obok niej stał kałamarz, w którym moczyła gęsie pióro. Pisała coś na kawałku kremowego papieru listowego. Cicho płakała i szeptała. Jej głos brzmiał tak znajomo, jakbym spotykał się z nią od lat. Byłem pewien, że to był sen. Jak mogłem ją znać? Chciałem jednak zobaczyć jej twarz. Kim ona była? Jak wyglądała? Zbliżyłem się o kolejny krok. Zapach, który rozsiewała, był coraz intensywniejszy. Wydawało mi się także, że czuję od niej ciepło. Kobieta nagle przestała pisać, otarła łzy wierzchem dłoni, po czym włożyła pióro do kałamarza. Sięgnęła po nóż do papieru, który leżał obok na blacie. Byłem już na tyle blisko, że widziałem, co z nim zrobiła. Wbiła ostry czubek w opuszkę palca i odcisnęła krew na papierze. Potem gwałtownie wstała. Krzesło zaszurało podłogę i zakołysało się niebezpiecznie. Zobaczyłem jej szyję i dłonie. Były blade jak kreda, jakby jej skóry nigdy nie dotknęły słoneczne promienie. Zgięła kartkę, na której pisała na 3, w taki sposób, jaki zgina się listy, i myślałem, że się z nią odwróci. Ale ona sięgnęła ręką w róg sekretarzyka. Tam, gdzie na blacie, przymocowano ozdobne kawałki drewna wiśniowego. Coś skrzypnęło i wysunęła się tajna szufladka. Była wielkości tej regularnej,
ale o wiele płytsza. Kobieta włożyła do niej list, przedtem całując go czule. Jeszcze raz poprawiła zgięcia papieru i zamknęła skrytkę. Poczułem, że drżę. Zaraz się odwróci i będę mógł zobaczyć jej twarz. Nigdy wcześniej nie czułem takiego podekscytowania. Jakby miał mi się ukazać sam Bóg, jakbym miał poznać tajemnice wszechświata. Wtedy nagle pomyślałem, że nic nie dało mi tyle radości, co czekanie na to, by ją zobaczyć. Wszystkie moje eksponaty razem wzięte przez całe 36 lat mojego życia. Samochód, apartament, żadna z moich dziewczyn i kochanek. Wszystkie tamte uczucia nawet nie zbliżyły się do intensywności, jakiej doświadczyłem. Ekstazy nieomal. To było magiczne. I to wszystko jedynie podczas oczekiwania. Kobieta oparła dłonie o blat, jakby nagle zabrakło jej sił lub wstrzymały ją jakieś wątpliwości. Miała wąskie ramiona i była bardzo szczupła, chuda nieomal. Koszula nocna zwisała z ramion, załamywała się lekko na pośladkach. Słyszałem jej oddech. Podszedłem jeszcze jeden krok. Była na wyciągnięcie ręki. Zobaczyłem drobne białe włoski na jej karku i zarys podbródka. Nie płakała już, ale oddychała w taki sposób, który zdradzał wewnętrzną walkę, jakiś bój, który toczyła w duszy, umyśle i sercu. Czułem bijące od niej gorąco i zapach, który mnie otumaniał. Czułem, że miękną mi nogi, jakbym wciągał przez usta do płuc zbyt dużo tlenu. Wyciągnąłem rękę, by dotknąć jej ramienia. Palce dłoni zaczęły mrowić i poczułem szczęście. Jakby dotknięcie tej kobiety było moim ostatecznym celem w życiu. Żyłem dla niej i dla chwili, która się wtedy rozgrywała. Ale gdy już miałem dotknąć jej ramienia, zaczęła blednąć i rzednąć. Moje palce przeszły przez jej ciało jak przez mgłę. Ciepło i zapach zniknęły. Zacisnąłem zęby i poczułem taki żal, że miałem ochotę wrzeszczeć, ale wtedy dobiegł mnie kolejny dźwięk. Do wanny ktoś napuszczał wody. Ale woda nie zaczynała dopiero lecieć. Po dźwięku poznałem, że wanna była już niemal pełna. Odwróciłem się w stronę łazienki. Na dywanie dostrzegłem koszulę nocną kobiety, która jeszcze przed chwilą siedziała przy sekretarzyku. Podszedłem i podniosłem ją. Poczułem na dłoni ciepło, jakby zdjęła ją przed ułamkiem sekundy. I znowu ten zapach. Otumaniał jak narkotyk. Zakręciło mi się w głowie. Drzwi łazienki wykonane z przydymionego szkła uchyliły się powoli. Zapraszały mnie, bym wszedł. Ze środka wypełzła lepka ciemność. Ruszyłem na drżących nogach przed siebie. Nie musiałem podejmować decyzji. Nogi same mnie prowadziły. Ta kobieta przyciągała mnie. Światło w łazience powinno się zapalić, gdy zbliżyłem się do drzwi. Ale tak się nie stało. Nie przejąłem się tym. Słyszałem plusk wody, więc ona tam była. Chwyciłem za klamkę i pociągnąłem. Drzwi otworzyły się bezgłośnie. W środku panowała nieprzenikniona ciemność. Nie powinno tak być. Przecież lampy zamontowane w suficie apartamentu powinny oświetlić wnętrze łazienki. Tak się jednak nie działo. Za progiem coś wsysało całe światło. Wyciągnąłem dłoń i poczułem, jakbym wystawił ją przez okno w chłodny jesienny dzień. Wszedłem jednak. Nie bałem się, bo wiedziałem, że ona tam na mnie czeka. Słyszałem plusk wody. Myła się gąbką i namydlała blade, smukłe ciało. Widziałem ją oczami wyobraźni. Przekroczyłem próg. Nie widziałem nic, jakbym miał zamknięte oczy. Ta ciemność była zimna, jak w jaskini. Pod stopami nie czułem kafelków. Stąpałem po deskach. Czytałeś? Usłyszałem głos dziewczyny. Piękny, czysty głos. Ale i tak zadrżałem z zimna. Poczułem, jakby ktoś położył mi na karku bryłę lodu. Nie odpowiedziałem. Tylko wyciągnąłem dłonie i robiąc krótkie kroki, ruszyłem przed siebie. Zrzuciłem szlafrok i zacząłem dygotać z zimna.
W końcu uderzyłem o brzeg wanny udami i syknąłem z bólu. Oparłem ręce o krawędź, żeby się nie przewrócić. Chodź do mnie, powiedziała i usłyszałem cieknącą wodę, jakby właśnie wyciskała gąbkę. Ale nie pachniała już słodko. Unosił się wokół niej gorzki i kwaśny swąd. Był odpychający, ale próbowałem go nie zauważać. To przecież była ona. Moja miłość jest ponad ten zapach. Chodź do mnie, powtórzyła. Wyciągnąłem dłoń i zanurzyłem ją w wodzie. Była zimna, nie lodowata, ale zimna na tyle, że kąpiel w niej byłaby bardzo nieprzyjemna. Chciałem coś powiedzieć, ale położyła mi dłoń na karku i przyciągnęła do siebie tak silnie, że musiałem się zgiąć w pół. Dłoń była smukła i mała, ale jednocześnie lepka i zimna. Czułem się tak, jakby umoczyła ją przedtem w błocie. Serce zaczęło mi bić tak mocno, że poczułem je w gardle. Próbowałem się wyprostować, ale dłoń dziewczyny była jak ze stali. Trzymała mnie mocno i nie pozwalała się ruszyć. Chciałem schylić się i wycofać, ale wtedy do pierwszej dołączyła druga. Uderzyła wręcz o moją klatkę piersiową i otoczyła szyję z drugiej strony. Potem nastąpiło nieludzko silne szarpnięcie. Straciłem równowagę. Krzyknąłem i wpadłem do wanny głową do przodu. Woda była tak zimna, że pierwsze co zrobiłem, to odepchnąłem się, by wydostać się stamtąd, by zaczerpnąć powietrza. Poczułem na dłoniach lepki muł, jakbym dotykał dna jeziora. Przeszedł mnie dreszcz. Z obrzydzeniem zabrałem ręce, odwróciłem się w wodzie i wynurzyłem głowę na powierzchnię. Gdy otworzyłem oczy, w łazience było już jasno. Patrzyłem na ścianę. Za mną była ona. Wokół wanny, ustawione na marmurowych kolumnach, stały liczne lichtarze, w których płonęły świece. Odwróciłem się powoli. Pod wodą potrąciłem jej nogę. Była śliska i zimna, pokryta śluzem, jak martwa ryba. Gdy zobaczyłem jej twarz, otworzyłem usta do krzyku, ale głos uwiązł mi w gardle. Siedziała w przeciwległym końcu wanny. Naga. Skóra o ciemnożółtej, a miejscami brązowej barwie łuszczyła się, odpadała i pływała po powierzchni wody. Między obwisłymi, sięgającymi do końca żeber małymi piersiami, coś zdarło ją całkowicie i dostrzegłem kości mostka. Poprzednio złociste loki stały się pomarańczowe i zwisały z głowy zlepione wstrąki. W niektórych miejscach widziałem łysą czaszkę. Rozchyliła usta i z pomiędzy poczerniałych zębów wypłynął szary szlam. Obiecałeś, powiedziała tym samym aksamitnym głosem, w którym się zakochałem. Chciałem uciekać, wyskoczyć z wody, wzywać pomocy, ale siedziałem sparaliżowany, niezdolny nawet mrugnąć powieką. Patrzyłem na jej obwisłe policzki, fioletowe gałki oczne, w których czerwieniły się źrenice. Dziewczyna wyciągnęła w moją stronę dłonie. Dostrzegłem dwa głębokie nacięcia na nadgarstkach, z których cały czas sączył się czarny płyn i ginął w brudnej wodzie. Obiecałeś, powtórzyła płaczliwie. Teraz, kiedy uniosła nieco głowę, dostrzegłem, że na szyi ma również nacięcie, z którego sączy się czarny płyn. Kobieta wstała. Pod linią wody jej ciało było jeszcze bardziej odrażające. W skórze pojawiły się dziury, jak w zaatakowanym przez korniki pniu drzewa. Ciało było poszarpane. Widziałem szare mięśnie lub nawet kości. Jedno z jelit wyszło z jamy brzusznej i dotykało powierzchni wody. Dziewczyna, nie odrywając ode mnie wzroku, sięgnęła po nóż leżący na jednej z kolumn obok wanny. Potem opadła na kolana tuż przy mnie, wzburzając wodę w wannie. Zmętniała jeszcze bardziej, zaczęła falować i obijać się z pluskiem o ścianki. Z brzucha kobiety wypadła pomarańczowa larwa. Unosiła się na powierzchni wody, wijąc się i próbując znowu wczepić się w martwą tkankę. Poczułem, jak z dna podniósł się osad i drobne kawałki martwej skóry osiadają mi na udach, łydkach i na brzuchu. Lepiły się do mnie jak szlam.
W piersi czułem pulsujące gorąco. Gardło zacisnęło się tak mocno, że niemal nie mogłem oddychać. W nozdrzach czułem kwaśny odór, a na języku gorzki posmak, od którego żołądek zaczął się spazmatycznie kurczyć. Obiecałeś? Powtórzyła po raz trzeci i nachyliła się nade mną. Ten kwaśny odór wydobywał się z jej ust. Jedna z obwisłych małych piersi, wyglądająca jak dziecięcy balon, z którego całkowicie uszło powietrze, oparła się o moje przedramię. Przeszedł mnie dreszcz obrzydzenia. Ale głos... To był jej głos. To była ona. To była dziewczyna, która jeszcze przed chwilą siedziała przy sekretarzyku. Jej usta zbliżyły się do mojej twarzy na centymetry. Poczułem, jak ostrze noża dotyka mi szyi. Chciałem przełknąć ślinę, ale byłem sparaliżowany strachem. Nie mogłem się ruszyć. Myślałem, że zaraz pchnie i struga krwi chluśnie na klatkę piersiową, ale ona tylko przytknęła swoje mokre, zimne wargi o konsystencji rozmiękłego chleba do moich ust. Do gardła napływał mi cuchnący szlam. Nie mogłem zaczerpnąć powietrza. Dusiłem się. Przed oczami wykwitła czerwień. Nie odrywała ode mnie warg. Przeciwnie. Przyciskała je mocniej i mocniej, aż wyraźnie poczułem jej zęby i kości żuchwy. Nadal nie mogłem się ruszyć. Zimna, miękka ciemność oblepiła mi ciało, twarz i oczy. Śmierć. Śmierć. Czy tak wygląda śmierć? Obudziło mnie światło lampy. Nabrałem głęboko powietrza i oddychałem łapczywie. Tym razem pamiętałem mój sen. Każdy szczegół. Ale czy to był sen? Uniosłem się do pozycji siedzącej. Leżałem na części łóżka, na której się nie kładłem. Wyciągnąłem rękę i dotknąłem prześcieradła obok siebie. Było mokre. Potem wcisnąłem nos głęboko w materac. Wydawało mi się, że czułem ten ożywczy, słodki zapach dziewczyny. Bez wahania wysunąłem język i przycisnąłem całą jego powierzchnię do prześcieradła. Teraz bez trudu odnalazłem ślady goryczy, jak w przeparzonej, podłej, czarnej herbacie. Zanim wstałem, do moich nozdrzy doszedł zapach świeżo parzonej kawy. Z głośników zaczęła się sączyć muzyka. Wyłącz to! Krzyknąłem. I Marta natychmiast wyciszyła rozpoczynający się filuternie koncert smyczkowy. Chcę ciszy, powtórzyłem. Zamiast czuć strach, czułem żal. Boże, ale to było dziwne. Pamiętam to do dzisiaj. Czułem absolutne wyczerpanie i zniechęcenie. Nie tak ludzie przecież reagują na koszmary, w których dusili się i umierali, w których spotkali upiora. Nie miałem energii do niczego. Myślałem tylko o tym śnie i o jej zapachu, i o jej cieple. Siedziałem na łóżku i zamiast ubierać koszulę do pracy, patrzyłem na zegar. Wahadło pracowało spokojnie. Kołysało się w lewo i w prawo. Wskazówki odmierzały czas. Zadzwoń do Greckiego, poprosiłem. I Marta natychmiast wykonała połączenie. Usłyszałem, jak wybiera numer i rozległ się sygnał. Na co jest, Albert? Odezwał się głos w głośniku. Kiedy będziesz? W korku stoisz? Nie, wychrypiałem. Chciałem udać chorobę, ale mój głos brzmiał naturalnie słabo i źle. Nawet nie musiałem udawać. Coś mnie złapało. Boję się, że to zaraźliwe, a dzisiaj mamy to duże spotkanie. Dobra, dobra, przerwał mi. Po to są urlopy. Dzisiaj mamy środę. To weź wolne do poniedziałku. Nie pamiętam, kiedy brałeś ostatnio L4. Byłeś jak Iron Man. Ale latka lecą. Lecą, co? Tak, przyznałem. Lecą. Ale pamiętaj, że jak chcesz zostać partnerem, to częściej nie może się zdarzać, dodał jednym tchem. No dobra, pa pa. Skończył rozmowę, nie czekając na to, co odpowiem. Pewnie miał to po prostu w dupie. Żebyś zdechł, skurwysynie, mruknąłem. I wtedy z rozkoszą zatańczę na twoim grobie. Mój szef był jedynym w swoim rodzaju totalnym psychopatą, którego obchodziły tylko dziwki i kokaina. Tylko przyjemności ciała
i to te najniższego rzędu. Nażreć się, nachlać i wsadzić atrakcyjnej samicy swojego niewielkich zapewne rozmiarów penisa. Nie mogłem patrzeć na jego opasłą mordę. Na wymioty mi się zbierało. Przepracowałem dla niego 12 lat. Domknąłem samodzielnie umowy za ponad 3 miliardy złotych, a ten skurwysyn, kiedy jedyny raz poprosiłem o urlop, groził mi, że nie zostanę przez to partnerem. Najdziwniejsze było to, że nie czułem prawdziwego gniewu. Moje słowa i myśli wydawały się iskrzyć od złości, ale w środku byłem pusty i zrezygnowany. Poszedłem do łazienki i ogoliłem się. Nie było oczywiście świec, marmurowych kolumienek i drewnianej podłogi. Łazienka była sterylnie czysta. Na środku stała wanna i pachniała jeszcze trawą cytrynową po wczorajszej kąpieli. Ogoliłem się na gładko, chociaż zarost był ledwo widoczny na policzkach. Poperfumowałem ciało, po czym ubrałem się w koszulę i garnitur. W innym ubraniu czułem się nieswojo. Nocturne Chopina, wiesz jaki, rozkazałem Marcie. Po pierwszym akordzie utworu upewniłem się, że wybrała dobrze i rozparłem się na kanapie. Patrzyłem na sekretarzyk. Musiałem się przekonać, czy skrywa list, który widziałem we śnie. Chciałem o tym wiedzieć, ale jednocześnie nie chciałem. Nadzieja jest, ale człowiek boi się rozczarowania. Marta zaproponowała śniadanie, ale kazałem jej odwołać posiłek z restauracji. Nie miałem apetytu. Wstałem z kanapy po pół godzinie i podszedłem do sekretarzyka. Ostrożnie wciągnąłem powietrze, mając nadzieję, że poczuję jej zapach. Niestety, tylko drzewo sandałowe i konwalie. Zapach mojego apartamentu. Wyciągnąłem prawą rękę w kierunku wykonanego z wiśniowego drewna narożnika. Próbowałem go wcisnąć, przesunąć, a potem nawet oderwać. Ale nic. Nie ruszył się. Poczułem zawód, chociaż powinno mi ulżyć. Miałem po prostu dziwny sen. W moim domu nie mieszkał duch dawno zmarłej kobiety, który z pięknej dziewczyny zamieniał się w rozkładające się ciało. Odetchnąłem i wstałem. Ale nie czułem ulgi, tylko zawód. Powinienem oczywiście jechać do pracy, ale coś mi nie dawało spokoju. Znowu usiadłem na kanapie i zamknąłem oczy. Spróbowałem sobie przypomnieć scenę ze snu, kiedy otworzyła skrytkę. Prawą dłoń wyciągnęła tam, gdzie ja, ale co zrobiła z drugą? Właśnie, druga dłoń. I przypomniałem sobie. Palce drugiej dłoni obejmowały krawędź blatu z lewej strony, tuż obok noża do papieru. Wróciłem do sekretarzyka i przyjrzałem się tej krawędzi. Również była otoczona ozdobami z wiśniowego drewna. Klęknąłem i obejrzałem dokładnie ten element. Chwyciłem go delikatnie w palce. Przesuwał się o kilka milimetrów, a potem wracał na miejsce. Musiała być tam sprężyna. Był tam jakiś mechanizm. W tamtej chwili poczułem, jak pulsujące gorąco wypełnia mi najpierw klatkę piersiową, a potem gardło. Przez chwilę wydawało mi się, że oglądam siebie z zewnątrz, tak jak ludzie podczas największych emocjonalnych uniesień lub podczas ataku paniki. Miałem chyba obie te przypadłości naraz. Usiadłem na krześle i odciągnąłem ozdobę po lewej, a potem lekko uniosłem element w narożniku. Odskoczyła skrytka między szufladami, tak jak w moim śnie. Wstrzymałem oddech, bo zobaczyłem pożółkły, zwinięty skrawek papieru. Zanim go wyjąłem, musiałem wziąć kilka głębszych oddechów. Drżącymi rękami wyciągnąłem kartkę i rozłożyłem ją na blacie. Niestety, atrament niemal całkowicie wyblakł. Rozpoznawałem jedynie pojedyncze litery, nawet kilka słów, ale nie mogłem odczytać nawet jednego zdania. Czytelny był tylko jej podpis na samym dole i tylko dlatego, że był kilka razy większy niż pismo. Podpis głosił: na zawsze twoja, Luiza. Obok dostrzegłem jasnobrązową plamę. To była kropla krwi, którą odcisnęła na papierze. Złożyłem na nowo list
i przytknąłem do nosa. Pachniał słodyczą, ale zapach zostawiał też cierpkie nuty. To była ona. Włożyłem list do kieszeni koszuli i zamknąłem skrytkę. Wstałem od sekretarzyka. Wiedziałem, co muszę zrobić. Audi zaparkowałem dwie ulice przed antykwariatem. I tak miałem ochotę się przejść. Dawno już nie chodziłem po mieście. Dzień był naprawdę przyjemny. Wczesna wiosna, bezchmurne niebo i ostre słońce przebijające się przez mroźne i rześkie powietrze. Gdy pchnąłem drzwi, by wejść do antykwariatu, ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie ustąpiły. No tak, ten przybytek otwierano o 10:00. Mój błąd. Spojrzałem na zegarek. Była dopiero 9:20. Ale nic straconego. Poszedłem do kawiarni obok, zjadłem kanapkę i wypiłem kawę. Widziałem przez okno wejście do antykwariatu i zauważyłem, gdy podjechał właściciel, pan Henryk, i zaparkował na wyznaczonym miejscu tuż pod drzwiami. Wstałem od stołu i znalazłem się obok niego, nim włożył klucz do zamka. Dzień dobry, panie Henryku. Przywitałem się. A, mój ulubiony klient, powiedział i ukłonił się, uchylając kapelusza. Poznał mnie od razu. Dzień dobry, panie Albercie. Pan już na zakupy? Nie, ja chciałem tylko porozmawiać. Dobrze, zapraszam zatem. Muszę przyznać, że spodziewałem się pana wcześniej. Zgrzytnął zamek i weszliśmy do środka. Staruszek powiesił swój płaszcz i kapelusz, a potem zaprosił mnie do małego pomieszczenia na zapleczu, w którym załatwiał z klientami interesy. Nastawił czajnik i przyniósł imbryk z herbatą oraz filiżanki. W pokoju mieściły się tylko dwa fotele, obite czerwoną tkaniną, a między nimi mały, okrągły stolik. Te fotele i stolik też były na sprzedaż. Jednak ceny były tak horrendalnie wysokie, że sądziłem, że tak naprawdę pan Henryk nie chciał doprowadzić do transakcji. Chodzi o ostatnie rzeczy, które kupiłem, powiedziałem, gdy usiadłem na brzegu fotela. Pochylałem się w stronę staruszka, a on nagle zmarszczył brwi i pokiwał energicznie głową. Sekretarzyk, wannę i zegar, tak? Roześmiałem się, bo mnie zaskoczył. Ma pan doskonałą pamięć, albo bardzo mały obrót, zażartowałem. O, nie! Henryk również się uśmiechnął. Dotknął swoich wąsów. Pamięć u mnie normalna, obrót całkiem spory. Wie pan, ludzie się bogacą i lubią się otaczać pięknymi przedmiotami z duszą. Tak to już jest, więc obrót mam dobry i nie narzekam, ale co do tych rzeczy, sekretarzyka, zegara i wanny, to zapamiętałem je, bo one są wyjątkowe. Wiąże się z nimi opowieść. Mówiłem o tym panu. No właśnie. Mówił mi pan, że ludzie kupują je zawsze razem. No, może nie zawsze, ale jak są w jednym miejscu, to tak. My, antykwariusze z prawdziwego zdarzenia, to małe grono. Znamy swoje rzeczy, kontaktujemy się ze sobą. No, i pewne rzeczy przez to wiem. Pańska trójka przez lata czasem się rozdzielała, ale potem zawsze trafiała pod ten sam dach. Ale u mnie to, co się stało, wie pan, że pan kupił od razu wszystkie naraz. Ja po pana wizycie od razu zadzwoniłem do paru kolegów, bo to było tak niesamowite. Pan jak po sznurku je wybrał. To było jak magia. No, ale dobrze, ja się rozgadałem, a pan chciał o coś zapytać. Tak, westchnąłem. Zapytam prosto z mostu, bo inaczej nie potrafię. Czy pan ją widział? Staruszek zamrugał oczami, ale nie wydawał się zdziwiony. Wyłączył czajnik, w którym zagotowała się już woda, i zalał imbryk wrzątkiem. Ręce drżały mu przy tym. Czekałem cierpliwie i nie poganiałem go. Miałem wrażenie, że zrozumiał natychmiast to, co pytałem. I że wiedział, po co przyszedłem, już gdy zobaczył mnie przed drzwiami antykwariatu. Damę przy sekretarzyku, stwierdził bardziej niż zapytał. Poczułem, że w piersi rozlało mi się gorąco. Ucieszyłem się, bo miałem dowód, że nie zwariowałem. To świat zwariował. Tak? Wykrztusiłem przez ściśnięte gardło. Właśnie ją. Pokręcił głową z uśmiechem. Nie, powiedział. Nie widziałem, ale inni widzieli. Kto?
poprzedni właściciel, a potem antykwariusz z Poznania, taki Karwiński, młody chłopak, jeszcze przed 50. To on prosił, bym wziął od niego te rzeczy, wie pan. Na początku nie chciałem, ale on mówił, że jeśli tego nie zrobię, to on po prostu oszaleje. Miałem akurat miejsce, to wziąłem je do siebie. Miałem procent od sprzedaży, ale pan tak naprawdę kupił te antyki od niego. Przerwał nagle i spojrzał na zegarek. Ajaj, przeparzyła się. Nie lubię, jak zielona za długo się parzy. Staruszek podniósł imbryk i rozlał jasnozielonego płynu do filiżanek. Niech pan opowie wszystko, co nie wie. Dobrze? Poprosiłem. Pan Henryk pokiwał głową, ale nagle uniósł palec. Za jednym wyjątkiem, zastrzegł. Jak pojawią się klienci, to będę musiał im towarzyszyć. To zrozumiałe, oczywiście, zapewniłem go. Ale niech pan opowie wszystko, co wie. Ja panu też mogę coś opowiedzieć, coś dołożyć. Jak pan będzie oczywiście chciał. Czułem, że twarz zrobiła mi się czerwona z emocji. Dawno nie byłem tak skołowany. Dobrze, to zacznę od siebie. Podjął pan Henryk. Ja jej nie widziałem, bo nie siedzę nocami w pracy, ale Karwiński, ten antykwariusz z Poznania, to tak. Bo ten zegar, wie pan, co pan kupił, czasem dzwoni w nocy. I dzieją się wtedy dziwne rzeczy. O 2:17, przerwałem mu. Tak? O 2? No, nie wiedziałem. Ale na pewno w nocy. To Karwiński mi mówił, że ją widzi. Siedziała tam przy tym sekretarzyku i wyglądała tak realnie, że za pierwszym razem myślał, że to jakaś klientka. To była blondynka w niebieskiej sukni. Siedziała i czesała włosy. Miała piękne, długie, jasne włosy. Przysięgał, że lśniły jak złoto. To ona, szepnąłem. To pan ją też widział? Tak. Dzisiejszej nocy. Dosłownie przed paroma godzinami. Przyznałem. Ale co się stało dalej? No nic. Wzruszył ramionami staruszek. Zegar dzwonił o 2:17 każdej nocy. Kobieta pojawiała się przy sekretarzyku. A gdy zbierał się na odwagę i do niej podchodził, to znikała. Rozpływała się jak mgła. Karwiński nie mógł tego znieść. Wiedział, że to duch i chciał się pozbyć tych przedmiotów, szczególnie, że niosła się za nimi zła fama. Jaka? Staruszek, zanim odpowiedział, wypił łyk herbaty. Ano taka, że można sprzedawać je kobietom i inwestorom, a nie osobom, które chcą z nich skorzystać i podziwiać. U kobiet przedmioty stały aż do śmierci, u inwestorów kurzyły się w magazynach, a u koneserów sztuki, szczególnie kawalerów, działy się dziwne rzeczy. I to złe z biznesowego punktu widzenia. Jakie? Zapytałem. No, Karwiński miał dla mnie dwie historie. Jedną usłyszaną, a drugą z pierwszej ręki, bo od siebie. Zarzekał się, że pierwszy klient, któremu sprzedał lubomirską trójcę, jak to lubomirską? Ach! Henryk uderzył się w kolano. Nie powinienem o tym mówić. Tak głupio mi się wymsknęło. Wciągnął powietrze przez zęby. Starzeje się. No niech pan teraz mówi. Mleko się przecież wylało. Dobrze, ale niech pan tego nigdzie nie powtarza. Zresztą przedmioty pan już kupił, więc nie będzie miał pan podejrzeń, że opowiadam to po to, by podnieść cenę albo otoczyć przedmioty jakąś aurą. Ale o co chodzi? No niechże pan mówi. Niecierpliwiłem się. Nie mam na to dowodów i nikt zresztą nie ma, ale od zawsze krążyły takie plotki, że meble te stały w Pałacu Lubomirskich. Wie pan, ten magnacki ród polski bardzo potężny swego czasu. Dlatego mówimy w środowisku między sobą o tych przedmiotach Lubomirska Trójca. Dobrze, już rozumiem, ale te dwie historie od Karwińskiego niech pan opowie, proszę. Niecierpliwiłem się i nie wiem, co bym zrobił, jakby do antykwariatu wszedł wtedy klient. Chyba bym go przepędził albo zapłacił mu 1000 złotych, żeby przyszedł za pół godziny. Karwiński mówił, że raz udało mu się sprzedać trójce jednemu młodemu mężczyźnie z Poznania. On nie był taki jak pan. Miał pieniądze, ale do antykwariatu wszedł zupełnie po co innego. Skończył jednak z trójcą.
Zwrócił ją jednak tydzień później. Karwiński twierdził, że wyglądał jak żywy trup. Odkrążone oczy, zero energii, rozkojarzenie. Jakby, wie pan, to, co tu i teraz, przestało go zupełnie obchodzić. Odsprzedał Karwińskiemu rzeczy, bo on ma taką politykę, zresztą ja też taką mam, że jak rzeczy są nieuszkodzone, to zawsze można je oddać, nawet po 10 latach i dostanie się 90% poprzedniej ceny. No i tamten oddał, ale najciekawsze było to, co powiedział na odchodnym. Powtórzę je słowo w słowo, pominę tylko przekleństwa. Powiedział: jestem plugawym tchórzem, cholernym robakiem i nie zasługuję na nią. Gdy usłyszałem te słowa, poczułem, jakby jakaś ogromna dłoń ścisnęła mi serce. Wiedziałem, że zobaczył ją i uwiodła go tak jak mnie. Tylko tyle? Zapytałem. Tak, przynajmniej tyle przekazał mi Karwiński, minus oczywiście przekleństwa, ale one nic nie wnoszą. No dobrze, a ta druga opowieść? No, jeden mężczyzna się skarżył, że widział w wannie coś potwornego, jakąś maszkarę, która go wzywała. Ale to tylko taka plotka. Dlaczego pan zbladł? Panie Albercie? A, nic, nic. Po prostu się zamyśliłem. Skłamałem. Poczułem dreszcze, bo jakimś sposobem znowu zimne, śliskie ręce zacisnęły się na mojej szyi. Niech pan się napije, zachęcił antykwariusz, wskazując na parującą sęczę. Zimna nie jest smaczna. Jest pewna temperatura, w której sęcza smakuje najlepiej. To właśnie teraz. Uniosłem filiżankę do ust i wypiłem herbatę na raz, kilkoma dużymi łykami. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Patrzyłem, jak staruszek pije swoją powoli, dbając o to, by nie zanurzyć wąsów. A może mi pan opowiedzieć coś o tych Lubomirskich? Zapytałem ostrożnie. Nie będę nic nikomu opowiadał, ale wtedy ja też powiem, a raczej pokażę coś bardzo ciekawego. Pan Henryk poprawił okulary. Zaintrygowałem go. Dobrze, powiem. I od razu wytłumaczę, dlaczego tak niechętnie wspominam takie rzeczy. Wie pan, jest wielu takich szachrajów i łajdaków, co otwierają niby antykwariaty i opowiadają o rzeczach, które tam wystawiają niestworzone historie. Na to na przykład, że na tym fotelu siedział Józef Piłsudski, a tym piórem pisał Słowacki, a do tego nocnika sikała Katarzyna Wielka. Tutaj mrugnął do mnie i parsknął śmiechem. Też się roześmiałem. Kilkanaście lat pracy w korporacji nauczyło mnie reagować szczerym śmiechem na najmniej śmieszny, a nawet żałosny żart. A ten był nawet zabawny. W każdym razie uważam to za nieetyczne, kontynuował pan Henryk. Jeśli nie mam niezbitych dowodów na to, kto używał przedmiotu albo gdzie się znajdował, to nie mówię tego. Ja to rozumiem, powiedziałem. Obiecuję, że nikomu nie powiem. No dobrze. No to jest pewna legenda związana z tymi przedmiotami i pewnie wieloma innymi, bo one podobno pochodziły z komnaty Luizy Arlety Lubomirskiej. Wszystkie przedmioty, których używała, ojciec kazał wyrzucić i rozdać służbie, niby z powodów dobroczynnych, ale tak naprawdę nie mógł patrzeć na rzeczy córki. Otóż legenda głosi, że nie było tak, jak mówił ojciec, że wyjechała w podróż do Włoch i umarła na suchoty w Szwajcarii. To była wersja dla towarzystwa. Prawda była inna. W tamtych czasach Lubomirscy nie byli już tak potężni, ale mieli z wieloma rodami konflikty, mniej i bardziej poważne. Luiza Arleta Lubomirska zakochała się jednak z wzajemnością w młodzieńcu z jednego z takich rodów. Historia jak z Romea i Julii, prawda? Tak, panie Henryku, przyznałem zafascynowany. Serce biło mi jak oszalałe. No i skończyła się prawie jak z Romea i Julii. Może nawet chcieli zrobić to samo. Wyszło jednak inaczej. Luiza tak kochała swojego wybranka, że nie chciała bez niego żyć i w dzień przed podróżą za granicę popełniła samobójstwo. Podobno przecięła sobie żyły w wannie, którą pan kupił. Tylko, że ten jej ukochany nie poszedł jej drogą. Stchórzył, chociaż pewnie się umawiali na jednoczesną śmierć. Ale pół roku później znaleźli go wynajęci bandyci wściekłego Lubomirskiego i poderżnęli mu gardło.
I tak oto to się skończyło. Powiem panu jednak, że wydaje mi się, że to bajka. Ziarno prawdy pewnie w tym jest, ale... Przerwał, bo wsadziłem mu w rękę list, który znalazłem rano. Ale co to jest? Zapytał, otwierając kartkę. Poprawił na nosie okulary. Wyjąłem ten list z tajnej skrytki w sekretarzyku, powiedziałem. Boże, mruknął pan Henryk. Ona się tu podpisała. I to może być prawda, ja nie wiem. Przerwał i popatrzył w kierunku wejścia do antykwariatu. Odezwał się dzwonek przy drzwiach. Właśnie wszedł nowy klient. Bardzo pana przepraszam, ale interes, rozumie pan. Oddał mi list Luizy i wyszedł z pokoju. Ja też nie miałem tu już więcej nic do załatwienia. Pożegnałem się z panem Henrykiem, dziękując mu za pomoc. Wyszedłem z antykwariatu i pojechałem do siebie. Człowiek, który całe życie pracuje, nie wie, co zrobić z czasem wolnym. Ja przynajmniej nie wiedziałem. Usiadłem w fotelu, a Marta serwowała mi kolejne nokturny i koncerty Chopina. Próbowałem odcyfrować cokolwiek z listu Luizy Arlety Lubomirskiej. Kupiłem nawet po drodze lupę, ale po kilku godzinach, oprócz podpisu, miałem kilka słów i to na tyle od siebie oddalonych, że nie potrafiłem się domyślić sensu nawet pojedynczego zdania. Same wyrazy mówiły jednak o charakterze tego listu. Odcyfrowałem następujące słowa. Sercu, me serce, ból, tęsknoty, żal, mam, żyć oraz akord. Ostatnie słowo wydało mi się dziwne, ale byłem go pewien. O 15:00 z restauracji na dole przyniesiono mi obiad, ale zjadłem niewiele. Piłem tylko jedną herbatę za drugą i czekałem nocy i drugiej 17:00. Czułem się stukrotnie bardziej podekscytowany niż przed pierwszą randką, pierwszym pocałunkiem, ale jednocześnie byłem przerażony. Nigdy, naprawdę nigdy nie przeżywałem tak intensywnych uczuć. Każda sekunda raniła jak tortura. Rozważałem nawet, czy nie pojechać do pracy i tam zabić czas, ale wtedy wydałoby się, że nie jestem chory. Zresztą nie mógłbym chyba przestać o niej myśleć. Zajęła moją głowę jak jakiś wirus. Zacząłem chodzić po mieszkaniu, a Marta puszczała kolejne utwory muzyki klasycznej. Sięgnąłem po jedną z książek, przebrałem się w szlafrok i położyłem na łóżku. Zmuszałem się przez pierwsze kilkanaście stron, ale w końcu lektura mnie zaciekawiła i pochłonęła. Czas do wieczora minął szybko. Poczułem się senny już o 19:00. Tabletki czekają w recepcji, powiedziała nagle Marta nieśmiało. Mam poprosić, żeby rozpakowano paczkę i je przyniesiono? Tak, poproszę, odpowiedziałem odruchowo, bo byłem jeszcze rozkojarzony i pogrążony w lekturze. Tak naprawdę nie miałem zamiaru ich brać tego wieczoru. Chciałem się spotkać z Luizą. Po kilkunastu minutach konsjerż zadzwonił do drzwi. Nie chciało mi się wstawać. Otwórz mu i powiedz, by położył za drzwiami. Poleciłem Marcie. I przelej mu 5 dych na konto. Marta wykonała polecenie. Konsjerż był przyzwyczajony do tego, że w ten sposób załatwiałem sprawy. Kilka minut później, po skończeniu rozdziału, poszedłem do drzwi i podniosłem słoiczek z tabletkami. A może z tym skończyć? Pomyślałem. Może zacząć znowu brać tabletki i wrócić do swojego dawnego życia. Poszedłem do łóżka i na nim usiadłem. Otworzyłem słoik, który cmoknął przy tym charakterystycznie. W środku leżały obok siebie lśniące niebieskie tabletki. Położyłem jedną na dłoni. Lśniła jak szkło. Przypomniała mi się scena z Matrixa, w której Morfeusz proponuje Neo niebieską tabletkę, która spowoduje, że wszystko się zakończy i obudzi się w łóżku i będzie wierzył w to, w co będzie chciał wierzyć. Ja tamtego wieczoru też dostałem identyczny wybór. Mogłem połknąć tabletkę na sen i historia Luizy Arlety Lubomirskiej by się skończyła. Tyle, że ja nie chciałem, żeby się skończyła.
Zamknąłem słoik, postawiłem go na półce i wróciłem do łóżka. Chciałem jak najszybciej zasnąć. Ogród pachniał kwiatami i igliwiem. Szliśmy pod rękę. Pierś Luizy unosiła się w szybkim oddechu. Nigdy, on nigdy nie wyrazi zgody, powiedziała, ściskając mnie za rękę. Czułem jej drobne, ciepłe palce i oddech na policzku. On prędzej mnie gdzieś wyśle, tam gdzie nie będziemy się widzieć. Szedłem przy niej i patrzyłem jej w oczy, ale nie mogłem się odezwać. Tak jakbym był zamknięty w ciele innego mężczyzny, jej ukochanego. Czułem to, co on. Patrzyłem tam, gdzie on, ale byłem całkowicie bierny. Wystarczało mi to jednak. Widziałem jej szklące się od wzruszenia oczy i drżące usta. Chciałem je całować. Nie myliłem się. Była piękna i doskonała. Już nigdy się nie spotkamy, szepnęła. Ale możemy zostać dla siebie na zawsze. Możemy uczynić to spotkanie wiecznym. Kochany, proszę, ja nie będę mogła żyć, nie będę mogła. Mówiła dalej, ale ja jej już nie słyszałem. Twarz Luizy rozmazała mi się przed oczami. Zapach ogrodu osłabł. Jej dłoń przestała się zaciskać na moim nadgarstku. Otworzyłem oczy. Była 2:17, a zegar uderzył 2 razy. Odrzuciłem kołdrę i od razu spojrzałem w stronę sekretarzyka. Siedziała tam jak poprzedniego wieczora, zgarbiona nad listem, drżąca od płaczu w cienkiej, jedwabnej koszuli nocnej. Tym razem się nie wahałem. Wstałem i ruszyłem w jej stronę. Pierś wypełnił mi żar. — Luiza? — szepnąłem. Niepewny, czy mogę mówić, czy nie. Wydawało mi się, że drgnęła, że jakimś sposobem nie usłyszała. Nie przestała jednak pisać. Podszedłem do niej i chciałem dotknąć ramienia, ale dłoń przeszła przez nie jak przez powietrze. Obszedłem sekretarzyk z drugiej strony, by spojrzeć na jej twarz. Po policzkach ciekły jej łzy. Nachyliłem się nad listem, by odczytać słowa. Jutro mnie nie będzie. Nie pozwolę ojcu decydować, dla kogo jestem przeznaczona. Mam w sercu innego i on wie, że ciebie najdroższy. Me serce czuje ból i tak musi się to skończyć. Tam we Włoszech, albo Hiszpanii, albo gdzieś dalej, sama nie wiem gdzie, tam mnie posyła. Ale ja, samotna i bez ciebie, i tak umarłabym z tęsknoty. Nie potrafiłabym żyć. Żal tylko, że poznaliśmy się tak późno, że tak mało wspomnień. Nie mam po co żyć i wolę, by ostatni akord wybrzmiał tak, jak ja sobie tego życzę, a nie mój ojciec. Na zawsze twoja, Luiza. Połykałem tekst całymi zdaniami, podczas gdy dziewczyna okuła się czubkiem noża w opuszkę palca i odcisnęła na papierze krwawy ślad. Potem złożyła list i ukryła w skrytce w sekretarzyku. Luiza! Krzyknąłem. Nie rób tego! Nie rób! Krzyczałem, ale widziałem, że mnie nie słyszy. Jej rysy rozpłynęły się w powietrzu, a za moimi plecami zaczęła chlupotać woda. Odwróciłem się i poszedłem do łazienki. Otworzyłem na oścież drzwi. W środku panowała nienaturalna ciemność. Pożerała światło. Nie wiedziałem, co robić. Kochałem Luizę i czułem dokładnie to, co ona. Życie trudno zakończyć wspaniałym akordem. To udaje się nielicznym, tak jak nielicznym, nawet wybitnym kompozytorom udaje się zakończyć utwór inaczej niż wyciszając go i uspokajając. To jest oczywiście zakończenie naturalne, ale nie piękne. Wziąłem głęboki oddech. Postanowiłem wejść do łazienki, ale zanim zrobiłem pierwszy krok, z ciemności wystrzeliła wilgotna ręka i zacisnęła się na moim nadgarstku. Poczułem dreszcz, bo palce były zimne, śliskie, a dłoni przed ramię w odcieniach żółci i brązu. Z odstających i namokłych płatów skóry na podłogę spadały brunatne krople cuchnącej wody. Nie stawiałem oporu, ale czułem, że nawet jakbym próbował, na nic by się nie zdał. Upiór, który mnie chwycił, miał nadludzką siłę.
Zresztą nie znajdowałem się chyba w miejscu, gdzie mięśnie i rozmiar ciała miały jakiekolwiek znaczenie. Nie wiedziałem, czy to był sen, czy jawa, czy coś pośrodku. Luiza pociągnęła mnie w zimną czerń. Potknąłem się, a ona wlokła mnie po podłodze, aż w końcu znalazłem się w mętnej, brudnej wodzie, która wypełniała wannę. Wynurzyłem się tak, by patrzeć wprost na jej twarz. Błysnęły świece i powtórzyło się to, czego doświadczyłem poprzedniego dnia. Mimo że wiedziałem, co zobaczę, poczułem, że na szyi zaciska mi się stalowa obręcz. Miałem wrażenie, że się duszę. Nabierałem powietrza otwartymi ustami, ale duszności nie ustępowały. Kobieta upiór patrzyła na mnie bez słowa. Poruszała delikatnie dłońmi tuż pod powierzchnią brunatnej wody, wzburzając ją. Co chwilę, razem z bąblami cuchnącego powietrza, wypływały fragmenty skóry i skołtunione włosy otoczone szarą, kleistą masą. Powoli uspokoiłem się. Wiedziałem, po co tam jestem. Obiecałeś? Powiedział upiór słodkim i niewinnym głosem Luizy. Odsłonił czarne zęby i wynurzył jedną dłoń. Wskazał na mnie oskarżycielsko palcem. Obiecałem. Powtórzyłem za nią cicho, szczękając zębami i skinąłem głową. Upiór wstał, odsłaniając swoje ohydne ciało. Fetor niemal pozbawił mnie oddechu. Woda falowała, rozbijała się o ścianki wanny, pryskała mi na klatkę piersiową, włosy i twarz. Luiza sięgnęła po nóż, który leżał, tak jak poprzedniej nocy, na marmurowej kolumnie. Usiadła z nim w wodzie i wpatrywała się fioletowymi oczami w ostrze. Daj mi go, powiedziałem i wyciągnąłem rękę. Zęby szczękały mi z zimna i ze strachu. Położyła nóż na krawędzi wanny i obserwowała, jak go podnosiłem. Nie wahałem się, po to przecież przyszedłem zagrać ostatni akord. Zacisnąłem zęby i szybko, z obawy, że się rozmyślę, przejechałem ostrym nożem po wewnętrznej części lewego nadgarstka. Potem przełożyłem nóż do lewej dłoni i przeciąłem żyły również na prawej ręce. Zamknąłem oczy. Bolało, piekło i bałem się. Poczułem mrowienie w stopach i ciepło. Woda nie była już zimna, a w powietrzu nie unosił się fetor rozkładu. Na języku nie czułem goryczy, ale słodycz. Otworzyłem oczy. Na powierzchni wody pływały płatki róży, a w powietrzu unosiła się para. Luiza siedziała przede mną. Już nie upiór, tylko Luiza. Uśmiechała się i płakała jednocześnie. Trzymała dłonie na krawędziach wanny, a po białych ściankach spływała krew. W wodzie gęstniała i wirowała, tworząc co chwilę inne kształty, trochę jak spadający na powierzchnię zimnej wody wosk. Spojrzałem na moje nacięcia na nadgarstkach. Z nich też płynęła krew. Zrobiłeś to, szepnęła Luiza i otarła łzę. Krew kapnęła na klatkę piersiową, ominęła pierś i znalazła drogę do wody. Zrobiłem, powtórzyłem za nią. Ostatni akord. Nachyliła się ku mnie i objęła ramionami. Poczułem jej ciało na moim, jej ciepło i zapach. To było najlepsze uczucie, być z nią wtedy razem. Kochałem ją mocniej niż ten, przez którego odebrała sobie życie. I czułem się wspaniale. Chyba nazywają to nirwaną. Nie ma to nic wspólnego z ekstazą seksualną, upojeniem alkoholowym czy przymgloną narkotyczną euforią. Tamto przeżycie było czysto duchowe i klarowne jak kryształ. Przymknąłem oczy, a potem ściskałem Luizę i całowałem jej szyję. Powoli słabliśmy. Woda nadal parowała, ale robiło się nam zimno. Drżała w moich rękach. Zaczęła płakać. Zasypałem jej twarz pocałunkami i uspokoiła się. Było nam coraz zimniej. Byliśmy coraz słabsi. Czekaliśmy, aż wybrzmi ostatni akord. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem biel sufitu i poczułem charakterystyczny zapach szpitala. Pamiętałem Luizę. Wspominałem jej zapach i twarz.
Zamknąłem na nowo oczy i leżałem bez ruchu, próbując utrwalić wspomnienia, póki były jeszcze świeże. Chciałem zapamiętać każde słowo, każdy oddech, który owiewał moje wargi i policzki, delikatny uścisk jej dłoni, ale wszystko rozpływało się i gasło, jak powidoki po intensywnym wpatrywaniu się w słońce. Westchnąłem i znowu otworzyłem oczy. Uniosłem jedną z rąk. Nadgarstek był zabandażowany i blady. Miał pan szczęście, bo pana dom szybko zareagował. Odezwał się cichy głos gdzieś z boku. Odwróciłem w tamtą stronę głowę i poznałem doktora Gorełka, lekarza czuwającego nad mieszkańcami mojego wieżowca. Gdzie jestem? Zapytałem i podniosłem się do pozycji siedzącej. Gorełek siedział na krześle. Na kolanach leżała książka, obok filiżanka kawy. W szpitalu, rzecz jasna. Po transfuzji nic panu nie grozi. Miał pan wypadek i nie zostało to zakwalifikowane jako próba samobójcza. No, chyba że pan tak twierdzi. Opadłem znowu na poduszkę. Nie, nie. Pokręciłem głową. Nie wiedziałem, co mi grozi za to, że ktoś to zakwalifikuje jako próbę samobójczą. Dobrze pan mówi. To był wypadek. Gdyby pana ten komputer domowy nie wykrył tak szybko zwolnienia tętna i spłyconego oddechu, to ten wypadek pozbawiłby pana życia. Głęboko pan ciął. Na szczęście Marta, bo tak ten komputer mi się przedstawił, gdy wszedłem, była bardzo czujna, tylko taka małomówna. Z reguły cały czas gadają. Zakazałem jej mówić. A. Lekarz podrapał się po podbródku i wstał z fotela. Wie pan, ja już pójdę. Mój kontrakt obejmuje powitanie naszych pacjentów po wybudzeniu ze śpiączki, jak oczywiście nie udało się wezwać nikogo z rodziny. I właśnie to wykonałem. Nie, żeby mi się nudziło, ale akurat kończy mi się zmiana i wie pan. Posłałem mu jeden z moich najlepszych nieszczerych uśmiechów. Oczywiście. Dziękuję panu za wszystko. Ratowanie życia to najprzyjemniejsza część tego zawodu. Szczególnie jak ktoś chce być uratowany. Mruknął, ukłonił się i wyszedł. Epilog. Po wyjściu ze szpitala wziąłem tygodniowy urlop, czym najprawdopodobniej zmniejszyłem sobie szanse na awans stukrotnie, ale musiałem spróbować. Wyłączyłem Martę, upewniając się, że już nie śledzi mojego pulsu i oddechu. Nawet zapomniałem, że miała taką funkcję. Drodzy samobójcy, w dzisiejszych czasach musicie czytać instrukcję sprzętu domowego, bo cyfrowy asystent, zegarek albo zwykły zrobotyzowany odkurzacz może was uratować. Każdej nocy czekałem, ale zegar nie bił już o 2:17. Przy sekretarzyku nikt nie siedział, a łazienki nie spowijała ciemność. Wiedziałem, że Luiza już nie wróci. Dała mi szansę i ją zmarnowałem. Schowałem list do skrytki w sekretarzyku i oddałem trójcę lubomirską do antykwariatu. Pan Henryk przyjął ją oczywiście i oddał mi 90% ceny. Miałem nadzieję, że kupi ją ktoś inny i w końcu Luiza znajdzie swojego ukochanego. Wróciłem do pracy, ale sukcesy nie smakowały już tak samo. Nie widziałem sensu w tym, co robię. Przegapiłem szansę na piękną śmierć u boku kobiety, jakiej nigdy już nie znajdę. Umrę śmiercią szaraka, wzdychając do tego, co było. W moim życiu nigdy nie wybrzmi już piękny ostatni akord.